Cześć, tu Adam, Grzegorz, Dawid. Czyli nadworny blacharz, herbu, szlifierka i młotek. Dokładnie tak. A w dzisiejszym odcinku naprawa dwóch muscle carów, wymiany poszycia, w jednym już poszycie wymienione, Mustang GT 2018 rok. Co tutaj było dokładnie zrobione, albo co jest w trakcie roboty, jak to było uszkodzone? Tutaj mamy tak, mamy wymieniane tylne lewe poszycie boku, przednie lewe drzwi, przedni lewy błotnik, zderzak tylny też był uszkodzony, znaczy zderzaka tylnego to nawet w ogóle nie było. No i tak jak tutaj widać, kawałek tutaj pod spodem, pod błotnikiem, kawałek blachy też był, ten kawałek był klepany, nie było sensu tego wymieniać. Ale widać ładnie jest to zrobione. Tak, jest bardzo ładnie to wyklepane, także... Ja się w ogóle zastanawiam, nie będzie. Ja się w ogóle zastanawiam, jakiego koloru jest ten samochód. To jest Mustang Tri-Colore. Bo dach jest czarny. Tak, drzwi są niebieskie. Dach jest czarny, drzwi są niebieskie. To jest kolor biała. Oryginalny. Jeszcze tutaj zauważyłem kolor czerwony. Tak, tak później mamy... tak przychodzi z fabryki? Nie. Tutaj mamy też wymienione poszycie słupka przedniego lewego razem z kawałkiem progu. Czyli tak, poszycie słupka, było uszkodzone. Poszycie słupka, z tego co widzę, było wzięte z jakiegoś... Tak, z innego dostawcy. Z jakiegoś tego. Zdawcy. Cała ćwiartka była kupiona i, tak. I zostało samo poszycie rozwiercone. Tak. Wymienione to już jest, że tak powiem, pospawane. Tak. I tu można pokazać, bo tu też jest fajna rzecz, mamy nowy błotnik ZASO. Tak. I widać na nim, że no... Zdeformowany jest delikatny. Tak, dokładnie jest. Kawałek elementu jest zdeformowany, no ale to wszystkie takie poszycia czy coś z serwisów właśnie ZASO nie są jakimiś też idealnymi. Nie ma tak, że część przychodzi i ona jest, mimo że jest nowa, to jest tak idealna, że nie ma żadnej skazy. Znaczy tu jest jakaś skaza fabryczna akurat w tym miejscu, bo to jest nie pierwsze poszycie błotnika, które akurat w tym samym miejscu jest. I wychodzi na to, że będziesz klepał nowe poszycie zaraz. Nie, no może nie, ale to jest delikatne, to jest taka delikatna wniotka, co nie? No to jak najbardziej do wyciągnięcia, ale no. Dochodzi do tego, że niedługo kupisz M2 i będziesz go musiał klepać, nie? No dokładnie. Co tutaj pokażemy? Pokażemy też wam zaraz, jak będzie nasz nadworny blacharz David tutaj delikatnie spawał, tak? Czyli jak wygląda... spawanie takiego poszycia. Bo ono jest w tym momencie przyłożone, jest dopasowane, spasowane. Już wcześniej sobie spasowaliśmy, żeby nie tracić czasu na pasowanie i co, i my pokażemy wam, jak to wszystko będzie wyglądać. No tutaj co prawda mocniej nie możemy pokazać, ale też bardzo często widzowie, klienci pytają, czy w razie powtórnego uszkodzenia, czy nie wiem, ten samochód się nie rozpadnie na trzy części, w razie gdyby ktoś poszedł za bardzo bokiem. Nie rozpadnie się ze względu na to, że to poszycie jest stawiane tak, jak w serwisie by przykładowo na przykład miało być wymieniane, tak? W których miejscach ma być samochód cięty, takie poszycie i w tych samych miejscach jest właśnie... Wycina się stare, tak, nie? Tak. Tym bardziej, że to jest samo poszycie, a nie wzmocnienia. Tak. To jest tylko i wyłącznie ten kawałek poszycia. Tam nadkole było delikatnie przygięte, no to też to nadkole wewnętrzne też było wyklepane. No ale to jest ta cienka blacha z nadkolu, nie? Tak, to nie jest żadna konstrukcja czy coś. Tu i konstrukcja cała tak była, nic nie było naruszone. Tak. Nie jest tak, żeby była ćwiartka nawet, nie? Tak. To jest sam element wykończeniowy. Tak, dokładnie tak. Dobra, na pewno jesteście ciekawi cen. Jak zawsze. Niestety Wi-Fi nie działa. Aha. 5G też nie ma. Musimy chwilę poczekać. 5G nie ma, ponieważ lokalni mieszkańcy spalili maszt ostatnio. Zastanawiam się tak, czy dobrałeś zaciski pod kolor tej szmaty, czy szmaty pod kolor zacisku? Szmatkę pod kolor zacisku. No, tutaj wszystko się musi zgadzać. Dokładnie. Grzesiek dalej szuka, a my wam powiemy kilka słów o Challengerze, który jest relatywnie podobnie uszkodzony do Mustanga. Czy mniej, czy więcej, zaraz się mu przyjrzymy, aczkolwiek trzeba będzie też w nim tylny błotnik na pewno wymienić. Trzeba będzie wymienić tylne poszycie. Z przodu na przykład nie trzeba będzie błotnika wymieniać, bo jest cały. W Mustangu mieliśmy błotnik przedni uszkodzony. A zderzak do Mustanga był, czy przedni jest, tylko że jest popękany. Jest urwany uchwyt, no ale te zderzaka nie trzeba wymieniać, bo to... Da się go naprawić, tak? Da się naprawić po prostu zderzak. I tutaj też mamy, tylny zderzak, który jest uszkodzony, pęknięty w jednym miejscu i Ten zderzak się też po prostu tutaj da akurat uratować. Jeżeli pytacie, to na pewno da się niektóre, większość plastików tak naprawdę da się pospawać, czyli zderzaków, ale no zrobienie z 3 kawałków jednego nie ma nawet sensu, nie? Ale jak jest jeden uchwyt... Tutaj jeżeli jest jakiś uchwyt jeden naderwany, czy tam gdzieś jest naderwany zderzak, tam no, nie wiem, długość na przykład 4-5 cm, coś takiego. No to wtedy wiadomo, ile można z 4-5. O, niech sobie sprawdzi na linijce. To jest dobra odpowiedź. Będzie wymieniane poszycie, tu pod spodem też delikatnie coś będzie pewnie podklepać. Tak. Tutaj trzeba będzie blachę pod to wzmocnienia podklepać, podprostować, przyłożyć poszycie, jeżeli będzie pasować poszycie. No to co, będziemy spawać, co nie? No klepanie tak dużego elementu nie, jak tutaj... Tu jest za bardzo, tam jest blacha potargana, tak. Ale nawet jakby nie była, to tak duży element ciężko się... No weź to później szpachluj całe. No właśnie, później się nakłada dużo szpachli i lepiej takie poszycie jest po prostu wymienić. Nie pęka szpachla. No dokładnie, to jest to, że jest przez rok jest dobrze, zrobione. A potem po roku, tak. Po 2 latach, po 3 latach... I stąd się bierze, i stąd istnieje taki mit tak naprawdę. Dokładnie. Nie samochody, które 10 lat temu gdzieś tanim kosztem zostały naprawione. Niedbale naprawione, ktoś jeździ i jest tą... I wychodzą po prostu po kilku latach nagle takie niedoróbki, można powiedzieć. Słowo szpachla, podobnie jak flad i wiele innych, powoduje rozłączanie się telefonu. Tak. Także potencjalnego kupca. Drzwi pójdą albo do naprawy, albo do wymiany. Tu będzie decyzja należała na pewno do właściciela, no bo to zawsze. No, ale też trzeba tak naprawdę przyznać, nie, że dużo zależy od blacharza, jak bardzo, jak się przyłoży i jak potrafi wyciągnąć te drzwi tak naprawdę z poterem, nie? Bo jeżeli ktoś damy radę wyciągnąć. Jeżeli blacharz jest w stanie wyciągnąć i zrobić równą powierzchnię, to tej szpachli tak naprawdę nawet jeśli, no wiadomo, nie można uniknąć, no przyszpachlować trzeba jakoś wyrównać tą powierzchnię, ale na pewno nie nałoży się tutaj nie wiadomo ile kitu, co nie, że puszka szpachli wejdzie, tylko... No, bo wiesz, te drzwi można by też bez klepania wyszpachlować. To jest dobra wiadomość, że nasz nadworny kupuje na puszki, a nie na wiadra. Dokładnie tak. Samochód jest niewątpliwie używany, uszkodzony, ma już 4 lata, więc ma jeszcze inne ślady użytkowania i jakieś drobne zadrapania, rysy na innych elementach, między innymi na masce. Tak, maska, zderzak, tu jest zderzak też, tak by po prostu do jakiegoś słupka gdzieś na parkingu dojechał. Widać, że jest uszkodzony, pęknięty lakier. No, niewątpliwą wadą Challengera jest ta długość maski, nie? I manewrowanie nim. Znaczy w Mustangu jest dłuższa. Ale widoczność... 1-0 dla blacharza! Ale widoczność... Moglibyśmy się... Dobra, challenge, masz metrówkę? Nie, jest gołym okiem widać. Błotnik tylny drzwi, no to owszem, zgadza się. Także kupując taki samochód, rodzą się dylematy przy lakierowaniu, czy te elementy poprawiać? Tak, czy zostawić. To już jest pytanie po prostu już do właściciela, tak? Czy on chce te elementy lakierować, czy chce takie po prostu zostawić. Tylko na końcu to będzie trochę wyglądać tak, że z jednej strony będzie idealny, bo będzie przemalowany. Idealnie będzie błotnik drzwi, będzie przemalowany, będą migła i przykładowo tutaj z lewej strony, z tyłu na przykład też błotnik czy tam drzwi, a z przodu już tutaj będzie błotnik, szpecił, maska, zderzak. Jeżeli chodzi o ceny, to 2016 rok, wersja 3.6 z dość dobrym wyposażeniem, 50 000 z małym hakiem. On wyszedł w takim stanie, jak go widzicie. Czasami pytacie, co oznacza cena na gotowo. Na gotowo to jest po wszystkich opłatach z dostawą, czy to do nadwornego, czy jakiegokolwiek innego blacharza, czy we wskazane miejsce w Polsce, bez akcyzy i bez naprawy, czyli 50 000 plus minus złotych. Akcyzy 2016 rok 3,6, około 7 000 złotych trzeba liczyć, czyli 57 000. No i naprawa tak naprawdę wydaje się, że jest niewielka, ale zakupem poszycia błotnika z kodowaniami, z przeróbką tylnych lamp pod 20 000 myślę, że wyjdzie. Czyli sumaryczny koszt delikatnie poniżej 80, między 75 a 80 000 złotych. Jeżeli chodzi o Challengera, pobrały mi się również koszta Mustanga. To co, wracamy na konia. Nie wiedziałeś, że za 2-3 idzie się do piekła? Słyszałem. No właśnie. Tak. Chciałbyś ryzykować? Nie. Ja też nie. Więc nie ryzykuje również pan Adam. Postanowił sfinansować cały zakup leasingiem. Sam samochód z 2019 roku pod maską 5-litrowa V8, przebieg to zaledwie 7400 mil, czyli nieco ponad 10 tysięcy kilometrów. Większość części, które kupiliśmy, błotnik przedni, to jest chyba zamiennik z tego co widzę, nie? Błotnik w zamienniku 553 zł, to jest chyba cena netto, bo ogólnie wszystkie ceny netto, które Wam podajemy, tak jak wspominaliśmy, auto do leasingu. Drzwi lewe kompletne kupiliśmy razem z tapicerką, lusterkiem, szybą, daliśmy za to 4600 zł. I to jest różnica, drzwi kompletne, a drzwi samo poszycie albo samo lusterko i tapicerka lub bez tapicerki, to naprawdę robi dużą różnicę w cenie. Tutaj musiały być kompletne drzwi kupione, bo tutaj w ogóle tych drzwi nie było lewych, uszkodzonych nawet. Nie było w ogóle? Nie. Puste tak? Aha, no Dawid chciał nawet dopasować tutaj tapicerkę jakąś z koca zrobić, ale no niestety nie wyszło. Nie udało się. Złym tapicerem będę. Jasne. Dobrze, że dobrze klepiesz. No, wystarczy, że dobrze klepię. Tak. Nie wiem, co Wojciech rozumiał przez skorupę, ale chyba przez nią. Skorupę? Jest pisana skorupa. 828 zł, ale to chyba zderzak goły tylny kompletny, nie? Kurtyna lewa. Raz był boczek wędzony, teraz jest skorupa. O, tutaj nam wiesz, daje jakieś różne. Tak. Przemyca jakieś kulinarne, tematykę kulinarną. Tak. Kurtyna lewa i prawa, oczywiście nie regenerujemy, tylko zostały kupione używki, nieregenerowane 2200 zł za dwie sztuki, podsufitka poszła do regeneracji. To nie dużo jak za kurtyny. No, do Mustangów są w miarę okej te ceny. Do tego poduszkę fotela kierowca, bo były obie poduszki wystrzelone w obu fotelach. Po 700 zł za sztukę, czyli 1400 zł. I tapicer siedzenia za fotele chyba pojechały, już przyjechały naprawione. Dobra. Usiądź sobie. Ja mogę usiąść, sprawdzić. No, może nie. O, dobra. I co? Materiałowe. Ale nie o tym mowa. Sam fotel był wystrzelony z prawej strony. To jest akurat od środka. No, z mojej prawej. To moja prawa. Pamiętajcie, są dwie prawe. Jest prawa i twoja prawa. Także z mojej prawej, czyli fotel kierowcy z lewej strony, to tutaj generalnie nie? Tu miejsce było szyte, nici, jeszcze tutaj akurat to widać, nie? Gdyby to nie było ładnie przeszyte, to... No nie, no tu tapicer... Rzucałoby się w oczy, nie? Tapicer dał kontrastową nitkę jeszcze, nie? Taka była. Czarno na białym wszystko widać. Biało na czarnym. Także fotel już naprawiony. Nie mam wpisanej ceny lewego tylnego błotnika, aczkolwiek bardzo dużo ich zamówiliśmy już. I w granicach 3000 chyba nawet brutto za fabrycznie nowy błotnik, za samo poszycie. A jest z gniotką czy bez? No, powinno być bez gniotki, ale na szczęście Nadworny. No taki gratis. Taki gratis, no. No niestety tak się zdarza i wymiana takiego... Można by iść do ASO i powiedzieć, oddać im ten błotnik, powiedzieć, że ma skazę, no ale... Ja myślę, że tutaj wiesz, śpieszyli się z tym błotnikiem, bo tutaj czekaliśmy długo na ten błotnik. No ogólnie. Długo było czekane? No długo czekaliśmy. No i to jest problem, nie? Brakło poszyć, nie było w ogóle dostępnych poszyć, co nie? I czekaliśmy bardzo długo na to poszycie do tego samochodu akurat, bo chyba czekaliśmy ile? 3 tygodnie? No. Tak nie dłużej nawet. 3 poszycia lewe zamówiliśmy. No. I 2 dopiero co dostaliśmy po 3 tygodniach, a jeszcze jedno akurat do Shelby'ego GT350, którego naprawa w kolejnych odcinkach miała być wcześniej, ale bo tam będzie właśnie wymieniane poszycie. Pokażemy Wam cały proces wymiany właśnie tego poszycia i, no i ten już ponad 3 tygodnie czekamy na ten błotnik. A więc jeżeli pytacie o części, to można by taką część pewnie zareklamować was, ale trzeba by kolejne 3 tygodnie czekać, a wy chcecie auta szybko, terminy. Najdłużej na naprawie nie schodzi Nadwornemu, bo on wchodzi i takiego Mustanga rozbija na czynniki pierwsze w kilka dni, tylko z kompletowaniem części. No, kompletowanie części i też trzeba powiedzieć, że porozbieranie, bo sama naprawa, wymiana tego poszycia jest czasowo. Musisz wyciąć szybę. Środek, fotele powyciągać, szyby wyciąć tylną szybę, tutaj tą szybkę boczną. Wiadomo, nadkole trzeba pościągać zderzak. A mogę mieć pytanie do ciebie? Ile ci śrubek zostanie, jak go złożysz? A nie znam. I to jest dobra odpowiedź. W Amerykańcach często jest tak, że trzeba jeszcze dołożyć ze swoich śrubek. Nadworny dokłada. No tak, no bo tu jak przyjechał samochód bez drzwi, to nie mam śrubek do tapicerki na przykład i muszę skompletować, wiesz, śrubki do tapicerki, do drzwi, żeby je przymocować, do zderzaka. Samochód przyjechał bez zderzaka, no to też spinki czy tam śrubki, trzeba wszystko skompletować do tego samochodu. Tak to wygląda. Blacho wkręty, wiesz, w Castoramie na kilogramy. No to co, spawamy, nie? Tak, będziemy spawać. Będziemy zaraz spawać. Tym miłym akcentem gorącym będziemy się z wami żegnać, ale Grzegorz jeszcze powie tutaj o cenach. Tak, czyli to, co was interesuje najbardziej. Przypominam, Mustang z 2019 roku, ten akurat bez pakietu premium. Po naprawie całkowite koszta między 100 a 110 tysięcy netto i tak przy obecnych cenach trzeba zaliczyć za samochód. Czy to będzie premium, czy nie premium, to już nie ma większego znaczenia. Premium, nie, no z premium 110-120 nawet za 19 rok. Za 19 rok. To tak trzeba liczyć, nie? W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobało, to prosimy o łapkę w górę, komentarz. A będzie więcej iskier na kanale, tak? Tak. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Fajne logo?